Ze mną Dominik Skorek, zawodnik drużyny Upojeni Multitap. Cześć. Cześć, witam. Wygrywacie mecz z Bovim. Przeciwnik też gdzieś tam w czubie tabeli był, tak samo jak i wy. Tym meczem wskakujecie na fotel lidera. Jak ocenisz to spotkanie? Spodziewałem się troszkę więcej. Baliśmy się w sumie najbardziej tego przeciwnika ze wszystkich, jak byli w tej lidze. No ale w sumie jakoś poszło. Po początku, który był w sumie łatwiejszy, mieliśmy jak zwykle. Trafiło nam się potem rozluźnienie. Zaczęła się nerwówka, no ale końcówka była okej. Okay, także cieszymy się w sumie. Marek, oczywiście Haniak nie strzelił tyle bramek, ile by chciał, no ale taka uroda tego meczu. Także zobaczymy w następnym. A ty asystowałeś tyle razy, ile byś chciał? Zdecydowanie za mało, ale myślę, że brakowało podań do Marka. Więc następnym razem będzie moim głównym celem podań. Pójdzie lepiej i mnie, i jemu. Znacie się w tym składzie? Graliście już ze sobą, czy to jest nowa drużyna? Większość z nas się zna. Graliśmy na Chorzowskiej Lidze Halowej. 2-3 sezony z rzędu, potem przeszliśmy na konkurencyjną ligę Red Boxa. Tam w pierwszym sezonie wyszliśmy do następnej ligi, ale ja zerwałem wiązadło, kilku kolegów miało jeszcze inne kontuzje, no i dopiero teraz wracamy do piłki tak naprawdę, więc to jest taka rozgrzewkowa runda dla nas. Jak tutaj się podoba po połowie sezonu względem innych lig? Przeszliśmy ze względu na to, że Bartosz Stadkowski bardzo sobie chwalił organizację i nie do końca wiedział się, co można ulepszyć, po czym jak gramy tutaj już się kilka meczów, to jest diametralna różnica. Choćby głupie linie, które tutaj są, już sprawiają, że gra wygląda zupełnie inaczej, więc jest o niebo lepiej. Jesteśmy zadowoleni z tej zmiany. Jaki cel w naszych rozgrywkach sobie stawiacie? Ekstra klasa za 2 sezony. To powodzenia, tego wam życzę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.